czy możliwe jest skończyć jakiekolwiek inne studia, być po ekonomii, prawie, jakiejś lingwistyce i zawojować świat filmu? To, że ja się nie nauczyłem w szkole filmowej, to niekoniecznie świadczy o tym, że szkoła filmowa jest kiepska, tylko że może ja jestem takim jakimś tłuczkiem i po prostu nie umiałem. No. Tak może być. A na drugą część pytania, no, myślę sobie, że Quentin Tarantino chyba oglądał filmy na wideo i tak został reżyserem, więc to jest chyba można tak i można tak. No to jaką radę miałby pan dla młodych filmowców? Myślę, że trzeba się odważyć, że trzeba kręcić to, co jest interesujące. No. A jeżeli kogoś pasjonuje aktorstwo, nie ma szkoły aktorskiej? No to ma przestranę. To na przykład do pana, gdyby się zgłosiła taka osoba. Jestem z ulicy, pragnę, mam marzenia, wypróbuje mnie pan, da mi pan w ogóle szansę? Tak, tylko że to nie polega na tym, że ja dostaję maile czy tam zdjęcia od aktorek, tylko są po pierwsze agencje i są reżyserzy castingu. Ja pracuję z Magdą Schwarzbart. Jeżeli na przykład złożysz u niej takie, jak to się mówi, takie demo, tak, no i będzie projekt odpowiedni, no to wtedy na pewno na tych zdjęciach próbnych, ale nie wiem, czy też od razu ze mną można się spotkać, no bo jakby, dlaczego powiedziałem, że przesrane, no bo aktorów jest bardzo dużo i oni po prostu generalnie czekają na rolę. Dlatego to jest trudne, że nie wszyscy pracują w zawodzie. Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o reżyserów, też jest nas za dużo. A czyli raczej przesłanie jest negatywne i zostajemy pozbawieni nadziei. To zależy, czy chodzi o to, żeby zarabiać pieniądze, czy żeby po prostu robić ważne rzeczy. Jeżeli ważne rzeczy, no to trzeba próbować. Jeżeli ktoś myśli, że kupi sobie złotego Rolls-Royce'a ze złotymi klamkami tam po jednym roku pracy w zawodzie, kiepsko to widzę. No, pan Hoffman zakpił w ogóle ze mnie na to pytanie, czy z takich, którzy mają takie marzenia, że bez szkoły to można kręcić dla przyjaciół i znajomych rodziny Królika filmy, a z kolei na przykład pan Daniel Olbrychski powiedział, że jak najbardziej, że pchać się na te castingi otwarte, że szukać gdzieś tam kontaktów do agentów i bez żadnych szkół można próbować. Czyli co głowa, to myśli. No właśnie, ja mogę mówić tylko za siebie, bo startuję w indywidualnej dyscyplinie. Moim zdaniem można robić filmy i bez szkoły i można też zagrać bez szkoły. Zresztą ci młodzi aktorzy, na przykład u Arka Jakubika zagrał bardzo fajny chłopak. On już jest chyba teraz w szkole, ale grał wcześniej. No nie mógł być w szkole, bo miał za mało lat, także... No trochę nadziei jest. Dziękuję serdecznie. Trochę nadziei, no jak na mnie, to świat i ludzie.